Na prąd po Polsce zapraszam na odcinek z cyklu Fotowoltaika. Cześć, witam, no i dzisiaj na Prima Aprilis Takie jaja, normalnie zawalone śniegiem wszystko, ale już Wam mówię, że marzec był najlepszym miesiącem w roku. I dzisiaj też skończył się prosument, od dzisiaj jeśli ktoś już założy instalację, to będzie na Netbillingu, czyli będzie... Kupował energię po cenach tak jak teraz, taryfy G11, G12 czy innej, natomiast sprzedawał po cenie z giełdy, po cenie dnia następnego. Także po roku się dowie, po ile sprzedał, bo z każdego dnia będzie cena średnia wyciągnięta i na podstawie tego będzie sprzedane. Zrobiłem taką szybką kalkulację, wygooglałem, że za tamten rok to było jakieś niecałe 30 groszy. Czyli przykładowo, jeśli ktoś kupował energię po 70 groszy, to sprzedawałby po 30. Według mnie będzie gorzej. Niektórym wychodzi, że lepiej. Trudno powiedzieć, jak będzie naprawdę, tego nikt nie wie. Czas pokaże, bo nikt nie wie, jakie będą średniorynkowe ceny energii w następnym roku, czy choćby w bieżącym roku. A dopiero na koniec roku się tego dowiemy. A do tego myślę, że za jakiś czas w ogóle przejdziemy na ceny rynkowe. I zakupu, i sprzedaży energii. No i wtedy to już tak różowo nie będzie, bo sprzedawać energię będziemy po cenie energii, a kupować będziemy po cenie energii plus przesyły. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Jeśli coś się mylę, to oczywiście mnie tam poprawcie w komentarzach. Będzie po nowemu. No i tym bardziej takie małe instalacje, które głównie pracują na autokonsumpcję, będą najlepszym wyborem przy nowych zasadach lub takie małe instalacje, albo przynajmniej nie za wielkie, z jakimiś magazynami energii. Też nie muszą być to wielkie magazyny, które będą wspomagały autokonsumpcję, no bo gdy jest autokonsumpcja, to jesteśmy po prostu od razu do przodu. Nie ma tutaj żadnych strat, przesyłów, sprzedawania po niższej cenie. To jest nasza energia. A ja dzisiaj zachęcam na podsumowanie marca. I od początku instalacja wyprodukowała 4220 kWh. ile za marzec to będzie w dalszej części filmu w podsumowaniu z Excela. Aktualnie, po tego, że na części paneli zalega gruba warstwa śniegu, jest prawie 200W produkcja, czyli na nasze potrzeby tutaj komputer chodzi jakieś światła. I jest ok. No i patrzcie pod Excelem, jak to wygląda. Jestem w ciężkim szoku. Instalacja sobie tu pracuje od czerwca 2020 roku, czyli będzie niedługo prawie 2 lata. No i do tej pory najlepszym wynikiem to był czerwiec yy, tamtego roku 21 było 410 kWh. Popatrzmy na marzec, w marcu w tamtym roku było 219 kWh, a w tym roku 520 kWh. No niesamowite. Co nam tutaj zanotował licznik? Licznik nam zanotował 180 i 59 kWh. Razem 240 kWh zanotował licznik. Z tego wniosek, że bardzo nam dobrze szła autokonsumpcja. W czasie rzeczywistym zjedliśmy prawie 280 kWh prądu. A licząc, że robimy to głównie w dzień i popołudniami, no to można przyjąć na dzień dzisiejszy, że daje nam jakieś 70 groszy. Korzyści więc zysk na autokonsumpcji to było prawie 200 zł. Też starałem się czasem na małym prądzie ładować, jak były piękne dni, takie długie, że słońce świeciło. Auto, no, generalnie dwie stówki samej autokonsumpcji. W tamtym miesiącu było 38 zł. Rewelacja. Zysk na tym, co wysłaliśmy do sieci, tylko 76 zł. Ale tutaj cały czas trwają przepychanki z tauronem, żeby zaczęli to rozliczać normalnie. Infolinia. Uważa, że, że powinno być odliczane drogi od drugiego, tanie od taniego, natomiast ci od rachunków, że nie. No i zobaczymy. Subskrybujcie, jak się to kiedyś wyjaśni, to poopowiadam. W każdym razie, suma korzyści to 272 zł w tym miesiącu, znaczy w tym w marcu. Tak to się prezentuje. Do zwrotu nam pozostało 4619 zł. Gdybyśmy mieli taryfę 11 to 446. Natomiast wtedy płacilibyśmy wyższe rachunki, jak zawsze tutaj opowiadam. Aktualnie z infolinii wychodzi, że 35 groszy mamy w nocy i 76 w dzień. Natomiast z rachunku ostatniego, ja sobie to wyliczyłem, to wychodziło mi 33 grosze nocą i 75 groszy w dzień. Eee, także do końca nie wiem jak to jest. Wiem, że tutaj ceny zależą od kodu do pocztowego. Niedaleko mam elektrownię, to może mam taniej. Ciężko powiedzieć. Jeśli macie jakieś rachunki, ktoś ma rachunek rozliczeniowy fotowoltaiki G12, będę bardzo wdzięczny, żeby mi to tam podesłać. Oczywiście bez, dany, bez danych osobowych, bo to mi do niczego nie jest potrzebne. Ale ciekawy jestem, czy komuś się udało, że rozliczyli to normalnie. Dajcie znać. A ja na koniec jak zawsze dziękuję za uwagę. Dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć. A, jeszcze jedno, uwaga. Zaczęły się problemy, na razie to są takie problemy bardzo rzadkie i okresowe, z za wysokim napięciem. No i tu mieliśmy 27 marca, nie wiem czy tu jest dobry ten czas, czy to nie było o 12, ciężko mi powiedzieć, że tu nie jest o godzinę przesunięte. No ale mieliśmy tutaj over voltage, czyli mamy za wysokie napięcie. Natomiast co ciekawe, mieliśmy też poprzedniego dnia za niskie napięcie koło godziny 18, czyli widać, że jak fotowoltaika nie pracuje no to wtedy za niskie napięcie jak pracuje za wysokie no takie są no takie są realia słabej linii energetycznej